man. Du what fast? You pay Hedwig 2000 gold. Ja? This way, puny bub. All paid up, I hope. Well, go ahead then. We've only got one bed, you know. You no stop until Hedwig say stop. On knees, now. Me want to see your bag. You no stop until Hedwig say stop. Hedwig pleased with puny man. This is good thing. Witam, ja jestem Jacob i ten odcinek będzie nieco inny, gdyż pewna osoba poprosiła mnie o wspólne nagrywanie, także się zgodziłem i tą osobą jest mój brat, Maciej. Cześć, jestem Pompon i tego, no będziemy nagrywać jakże wspaniałą tą grę, którą pierwszy przeszedłem, a ta ciota ją przechodzi znowu. No tak. I zaczynamy. Tak, niewątpliwie ją przeszedłeś. Czyli co tu teraz robisz? Czyli mamy do zrobienia uratowanie syna wodza Sękowej Polany. On ma syna? No właśnie, nie, ma dwóch synów. A to był jakiś wilkołak, pamiętam. No, był wilkołak. Kurde. Tak przy okazji ubrałem się bardziej w taki ninja strój. Lubię ten strój. Ja też go bardzo lubię. Wolałem moją postać. O, jaki brudny. LOL. My youngest son has been captured by bandits and told him never to go play in the woods. They say they'll send me his head if I don't pay the ransom. But why does everything happen to me? Why? Bo masz tatuaż. Właśnie. Ludzie z tatuażem nigdy nie mają respektu. No. Nie dostaniesz pracy, pedale. Just make sure my son is unharmed. I must lie down now in my house. Tak to jest, kiedy pozwala synkowi robić wszystko, co nie? O, kolejny pedofil. Patrz, masz chłopaki. O, syn. O tak. Lovely. O, ty stary. If you want to make some serious dough, bring your boy to me. I'll be waiting for you on the secluded path on the opposite side to the demon door. Ale nikczemny plan. Dobra, więc tutaj mamy kolejną misję z takimi dwoma drogami i ścieżkami. Tak. Czyli możemy być złymi i wstawić się po stronie tego smarkacza, tego starszego brata. Ale my chcemy mieć aureolkę. Właśnie, my chcemy mieć aureolkę i postanawiamy, że nie damy tego malucha do rąk jego własnego brata, tylko go zaprowadzimy od razu do tatusia. Po co ten maluch chce tego malucha, co on chce z nim zrobić? Nie mam pojęcia, stary. Nie mam Fala pojęcia. Gwałtów w tym mieście, las, po prostu idealne warunki, właśnie, żeby gwałcić. Właśnie idealne miejsce do takich... masowego gwałtu. Tak. Jeszcze się kiedyś ktoś tutaj obudzi bez spodni i będzie się zastanawiał, z torbą na głowie. Właśnie. A to będzie jego syn, który nie będzie nic pamiętał. Tak. Będzie tak po ostrym... naparzaniu, że już nie będzie pamiętał, co się stało. Tak jakby go poturbowali kibice falubandu. Co? Nie nagrywasz już? Nie, nagrywam cały czas. Tak? Tak. To teraz gadamy? Cały czas. No. Ale fajna taka ta, no. O nie, nie. Ale on jest. Jak się go rozwalało, bo zapomniałem. Nawet nie wiem, trudny. Czy to nie jest ona. O, włączyłem tacie. No nie, no chyba... tak, to ona. O, już padł. Albo padła. A po czym poznałeś, że to ona? Ponieważ miała włosy pod pachami. Właściwie, czyli to była niemiecka kobieta. Tak jest.
A to jest gra, co stworzy tą grę w ogóle, lol. Co jest na początku pokazane, kiedy się odpala grę. Jacyś Niemcy pewnie. Tak. Swoje piękne kobiety przedstawili w formie wielkich. Ale Gothica też stworzyli Niemcy i bardzo im dobrze to wyszło. Zwłaszcza te dziwki, które są zawsze na okładce pierwszej części. Możesz tu dawać ten piszczek cenzury? Nie, na razie nie za bardzo. Także już proszę chciałeś. Cię, nie rób tego. Dobra. Może kiedy indziej, ale... Czyli gdzie teraz jedziesz? Bo ja to... Idę po tego jego synalka, który się znajduje... No właśnie, chyba tak tutaj. Znajduje się w starej kryjówce archeologa. I tam, czeka dwóch ziomków na mnie. Czekaj, odpisuję na GG. Super, to odpisuj. Ciężki dzień, co? No ten, koleżanka ma mi skombinować serduszka z Włośk ją. Dobra, a, no to tak. Ponoć niebieskie serduszka rozdają. To mi załatwi jakieś. You know. Ej, wyglądam jak oni. Tylko ty masz buty. A no. Ktoś tu jest. Słyszę go, Jezu. Chwała Falubazowi. Falubaz to siła, to moc. Tak, tym samym chcesz pozdrowić komrada asasyna. Tak, nie? Komrad asasyn, jesteś pozdrawiany. Tak. I fanklub Falubazu. Tak jest. Którym jestem członkiem honorowym. Fajne filmowe takie. No dobra, intro. I jaki cygan. No. A ja mam lepszą katanę. Płać, nie, ta, nie, płacisz, nie zapłacę, stary. Coś. Nie można zapłacić i zlać po tym, żeby im zabrać kasę. Co? To nie GTA w sumie. Lej ich. A nie chcę ci zapłacić. Za dużo żądasz. Powiedz papa. Ale ładujesz, ja pierd. Po prostu go rozwal. Dobra, żegnaj. No. O, dawaj. Dobre. Lol, jaka moc. Ale on jest wycz... Po co ja w ogóle to sobie wszystko dam? Wow. W sensie ta gra? A teraz klękaj. Odwróć się i pochyl. Wiadomo. A ty pachniesz mydłem. Jako jedyny. Jezu, jaki face. Patrz, nawet dziecko tatuje. No. Dziecko jest... jeszcze pali papierosy pewnie. Tak. Jezu, co, no to co się dzieje? Pochyl i zapłać za swoje. Och, chyba ci jego koleżkowie teraz się na mnie wkurzą. A ja nie chcę, żeby się na mnie wkurzyli. O. I teraz musimy chronić tego małego smarkacza, bo on sam sobie nie poradzi, tak jak to było. Ja to pamiętam. Tak. Prawie podobne jak są misją z jaskini Hobbesów. A ten z tyłu taki z lizakiem, to kto to? To jest mój duszek. Tak? Tak. To ty masz takiego duszka? Tak. Sobie dałem taką moc, żeby przywoływać duszki różnych istot i ta jest najmocniejsza. Ja chyba miałem jak coś latało takiego, nie wiem co. A ja nie pamiętam dokładnie, jakie ty moce miałeś. Ja pamiętam, że byłem łysy, miałem rogi jak Mefistofeles, jakiś szatan. To... No właśnie coś tam. I brody. Lumpa. No. Broda lumpa jest zarąbista. No. Pamiętajcie, zawsze jak zaczynacie grać w tą grę i stajecie się, wchodzicie w dorosłość, kupcie brodę lumpa. Tak jest. Jeżeli chcecie być złymi, no ale dobry też może być. Bo chyba broda... w którymś momencie gry chyba masz brodę lumpa nawet za darmo. To znaczy można już mieć na stacie, ale broda lumpa dla złych bohaterów jest broda świetna. Lumpa wymiata. O Jezu, ktoś mnie znowu bije. Dobra gra. Aha, jak już macie załatwić te niebieskie serduszka, to mi też załatw. Ale one są bardzo rzadkie. No to tym bardziej chcę. Nie no, chcę sobie obkleić dechę. No tak. Rozwal go. Dobra. Rozwal. O kurde, czekaj. Chcę mu odstrzelić głowę. Te. Dziecko odstrzel. Dziecko odstrzel. Możesz? Nie wiem. O nie, nie, oni są za bardzo. Patrz, to z tyłu go rozwala. Ktoś go puknął.
Ktoś go urządlił. Od tylca. Tak jest. Tak jest. Ale to suchy. Z kim ja pracuję? Słyszałeś, to był jego głos. Lol. To dziecko jest chore, ono ma szatana w sobie. To jest dziecko z autyzmem. Weź, w ogóle. Jakąś choroba sieroca. Tak jest. Tak jest. No bo tak jest. Nie. O Jezu, nawet tam, gdzie jest świątynia, są źli ludzie. To nie mieści się w bani. A tutaj jest przecież świątynia Jezusa. No i cholerny kąt. Leave me alone. Haha. Ścijcie moje ostrze. Suck my blade. Jesteś ordynarny. I niepoprawny. Nie będę już ich zabijał, bo po co? Ta gra ma coś takiego w sobie. Cudownego. Zajawa. Czekaj. O Jezu, wilkołaki. Lady Gaga. Jest na topie. Nie, to ten wilkołak. Co prawda ja nie mam takiego gustu, żeby jej słuchać. Ty walcz, ja mówię. Dobra. A więc ostatnio spotkałem się ze strasznym problemem, ponieważ w skrzyżówce... Kurde, nie wiem co powiedzieć. Nie, dosyć, człowieku, nie rób tego. Jak nie wiesz co powiedzieć, to nie mów. Dobra, to jest brzydkie. Męcz. Oni mnie piją. No. Ja muszę odprowadzać tego dzieciaka do domu. W ogóle jak on się tutaj dostał, nie narażając się na żadnego wilkołaka. Jeszcze mój sporek go nawala. To jest piękne. Grajmy w Tonego Hawka. Nie. American Westland. Tak? O to ci chodzi? O Jezu. Oh my god. Wszystkich wyrżnąłem. Czuję się jak w czwartej części Zmierzchu. Teraz ty to oglądałeś, co nie? Tak. To była czwarta część. Weź, nie gadaj mi o tym nawet. Ale mi się teraz skojarzyło to. Nie znałem w ogóle fabuły. Pierwszej części nie obejrzałem. No może coś tam widziałem. Drugiej też nie. Nie polecam w ogóle tego filmu. Jest bez sensu, jest głupi. To po prostu... Zobaczyłem ten film, tę czwórkę. Jedna scena to jak... mam mówić ładnie. No, tak, masz początek mówić, właściwie polegał na tym, że tylko ze sobą współżyli i niszczyli przy tym pokój. Potem zaszła w ciążę, potem wszyscy się bali o to dziecko, potem to dziecko zabiło ją. I to... najbardziej brutalna scena była właśnie jak rodzi dziecko. No. Właściwie co wyszło z tego dziecka? No zwykłe dziecko, które... Myślałem, z ząbkami. Że to by... Nie, to z ząbkami. To było dziecko zwykłe jakieś. Tak? A na zwiastunach wyglądało to jakby to jakiś predator się... Jezu, nie predator, tylko alien wydostał z tego czegoś. No to było coś zbliżonego do aliena, a na końcu wychodzi jakiś boba z moimi kłami. Bo... Ja w ogóle nie rozumiem to tego jest filmu. Bez sensu. Panu Zmierzchu przepraszamy, teraz... ale to jest nasze własne zdanie. A teraz idź do Ibisza oddać jego dziecko. Tak jest. Ibis się pobawi. Właśnie mogliśmy pójść tam i misja by była zaliczona. No, ale tamten dzieciak by umarł w uścisku zabójców, ale ja nie dość, że dam tego dzieciaka jego ojcu, to jeszcze nas każe na braciszka, będę zwykłym konfidentem, ale robię to dla jego dobra. Dostanie za to jakąś kasę? Dużo kasy. To o dobra. Jezu, mogę się o coś założyć, zapominam. Walić zakłady. Dlaczego on ma na sobie szelki? Oh my dear boy, you're safe! I was so worried. Tak, jasne. It was brilliant, father. I was in this cave, and there were all these bandits. I mieli swoje miecze, a potem schyliłem się i... Stop, it all sounds so... Można z tego zrobić parodię. Już nigdy nie spuszczę ci się na oczy. Oh, father, you never let me do anything, father. Can I at least get a pet bowman
Do buzi. Jesteś chory. U mnie w pokoju. Miasto, chyba ty. To nie jest miasto, to wiosa. No właśnie, z wodzem, który gwałci swoje dziecko po nocach. Czyli codziennie zabijam bandytów. Tak. Sprzedawcy. Jezu. Nic więcej. Ach. Mamy jeszcze dużo czasu. Ile ja dostałem? 3060 sztuk złota. Czyli możemy jeszcze zrobić misję fabularną. O kurka, misję fabularną. Czyli mogę już wyruszać. Dobra, niech będzie. Pójdźmy na wybrzeże haków. Jezu! Karpatka jest na dole, kurwa. Od rana nie jadłem, ja pier... Spokojnie. Mogę wyjść i zjeść tą karpatkę? Teraz? No. Jeszcze trochę pozostań. Ja pier... Spokojnie. No, ile tej karpatki jest? No... Dobra. Hak lubi karpatki, co nie? Ojej, nie przebrałem się. Wyglądam jak Menel. Ale to jest ewidentnie najładniejszy strój w tej grze chyba. Ta fabuła jest tak zdryta, jak słyszałem po prostu, jak dziewczyny mówiły, że im błona dziewica się zrasta, to po prostu się załamały. Taka jest ta gra właśnie, taka załamka, no. Jezus. Tym strażnikom nie widać oczu. No, właśnie. Ile już masz, co możesz kupić za tyle kasy, bo już nie pamiętam, jakie to miało znaczenie. Kilka domów. Po co ci te domy? No, nie wiem, żeby być jak Snoop Dogg. Snoop Dogg. Pamiętam, co ja kupowałem? Chyba pałac sobie kupiłem, bo byłem zły, już nie pamiętam. Pałac. Bo byłem z tą księżniczką. Był do kupienia pałac? Tak. A, nie, zaraz, ty się nie ożeniłeś z Lady Grey. Lady Grey. Tylko ją zdradziłeś. Aha, no to było spoko. No właśnie, mówiłem ci, że z nikim się więcej nie ożenisz później. Tylko Lady Grey będziesz mógł wziąć za żonę. Można sobie kupić ten ładny domek z piętrem i balkonem na śnieg. Aha, i teraz będę... Pierwszy raz tu jesteś, nie? Nie. Aha, bo myślałem, że to... Przecież tutaj wcześniej zabiłem Mazeja. Aha, no bo myślałem, że to teraz zabijesz tego Mazeja. Nie, teraz to ja muszę umieścić to wielkie serducho tam na samej górze. I co się stanie? Co się stanie? Wszystko zobacz. Jebnie. To fajnie. Po co ja w ogóle tak wszystko zdradzam? Dobra. Jak widzisz, już wziąłem sobie ten wielki topór, co wtedy miałeś. Co? Nie, ja lubię topór. I po co się gapił? A ona skąd się tu wzięła? Jak to szept? Nie. A szept zabiłeś? Nie. To ty zabiłeś szept. Aha, no to... Ona jest moją przyjaciółką, która z... O Jezu. Kamahameha? Boom. Yeah. Szybko pobijmy tego Dragon Balla, czy co to w ogóle jest. O Jezus Maria. Bardzo potężni przeciwnicy, w ogóle mój stworek nigdy się w nich nie zamienił, nie wiem czemu. A chciałem... O Jezu, zaraz wybuchnie. Po pokonaniu ich Po pokonaniu ich trzeba uciekać od nich, ponieważ wybuchają jak creepery. Dobra, jeszcze wezmę sobie ten exp. Dobrze. Ale misie. To mruchwaja to jest jakiś. No też bardzo fajnie wygląda. Kiedy należy do mnie. O Jezu, co oni tutaj robią? Można byłoby się wydawać, że Jack ma w tym jakieś udziały, ale nie będę nic zdradzał o fabule, nie. Bo to by było chamskie. Jezus Maria. Yeah! Szatan! Jezus Maria. Remix! Yeah, bitches.
Wcześniej tak nie przeszkadzało. Wiesz. Zaraz, tam są jeszcze. Fuck. A co ty miałeś zrobić? Rozwalić te wszystkie kulojebne, tak? Tak, tak. Te kulojebne jebusy, zanim zepsują mi serce. Ale powinienem zdążyć, chociaż... Ale dają ci w dupę. Ojej. Fuck. Wycisk, dziadku. Tak jest. O Jezu. Nie. Jeszcze ci zostali. A ty masz takiego tego, kolegę, to co ty... To nie są strasy. A ty masz kolesia z lizakiem, no co za upokorzenie, ty. A on jest lepszy niż ten gościu z podwójnym mieczem. Tak mi się chociaż... Nie, tak powinno być właśnie. Tak piszą. Bo on jeszcze potrafi dragon... Fuj, co ja mówię, on potrafi zrobić fireballa. Fireballa. O, jeszcze 5 nawet minut zostało. Jezu, jaki piękny widok. Prawie jak piraci z Karaibów, nie zgadzasz się ze mną? Tak, właśnie tak. Jak Piotruś Pan i Excalibur. When you get to the Northern Wastes, your guild seal will activate the local teleporters, and I'll be able to join you. Side would have done it long ago. Kosa. Gdzie płyniesz? Tam na tamte wyspy? Tak. I będziesz miał taką brodę lumpa. A no tak, rzeczywiście. Nie. Dobrze, że mam zapasową brodę do zrobienia sobie. Zapasową. Kupiłem na zapas, bo nie chcę wyglądać jak lump. No i... Then the moment came when icy peaks speared out the horizons. These were the shores of the Lost Bay, the northern wastes made land. No, północne pustkowia, czyli nowa kraina, którą mamy do obejrzenia. I teraz niestety przez to, że tak długo nie byłem na lądzie i w łodzi, to skutki, tak wiem, skutki będą takie, jakie są, czyli dokładnie... Ej, czemu się nie pokazałem z brodą lumpa? A nie, już się pokazuj. Moja ulubiona broda, I to jest szlachta sama w sobie, tak, mówię. Tak, i to podkreśla mój wiek, chyba mam teraz 60 lat, jeśli... Nazywa się broda lumpa, jednak to jest... Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi! On nie ma nosa! On nie ma ryja. Jaki ryj? Wygląda jak żółw. Jak mistrz Ugły. Wygląda jak Pepe. Dragon Ball? Wszyscy się tu umawiają, nie mógł do niego zejść, tylko się pojawić. No bo skoro ma moc, no co? Prawie jak Skype. Skype'aj! Nie mówi się Skype'a, tylko Skype'aja. Skype'aju. Skype'aj. Właśnie tutaj jest srebrny klucz, albo dwa nawet. Ty złodzieju! Wykopałem grób, o nie. Srebrny klucz, proszę bardzo, jeszcze to wyłączę właśnie. Co ty wyłączyłeś? Tarczę. Aha, tarcza! Teraz tutaj powinno być, jest coś do złowienia. Dobra, złowię to i kończymy na tym ten odcinek. Masz najlepszą wędkę, ty? Tak, też ją miałem. No, ty wszystko miałeś, gdyby nie ja. Nie. Zawsze uczeń przerasta mistrza. Jak ja nie lubię tego papowania. Ojej. Poddaj się woli wędki, rybko. Tak jest. Widzisz, on do siebie. Eliksir życia tylko?
Dobra, trudno. No na tym musimy kończyć ten odcinek, a tutaj jest skrzynia z 30 kluszami, gdzie jest wielki miecz, który chciałbym dostać, ale nie mogę. No, na tym kończymy ten odcinek, także pamiętajcie, komentujcie. Subskrybujcie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Yeah!